No, czasami jest tak, że wiecie, jest pandemia i nie można się spotykać, więc nielegalne spotkania na strychu zapraszam. Cześć, witam was moje fany w kolejnym mocku na moim kanale. Tak, po pierwsze, dobrze widzicie, jest to nowa figurka z magazynu Lego Ninjago, absolutnie kapitalna. Jakże mogłem nie poświęcić jej miejsca w mocku? No nie mogłem absolutnie, moi drodzy. I dalej kontynuujemy temat pandemicznych mocków. I cóż, może większość z was by tutaj zdziwiona, wszak pandemiczne mocki były 8x8, a tutaj mamy 8x16. No stwierdziłem, że jakby na tej górze prowizorycznie dzieje się mniej, więc jakby tutaj też, wiecie, przez ten ścięty dach głównie mam też mniej miejsca, więc jakby tutaj będzie uczciwie fair enough, jeżeli to będzie 8x16, druga tego część i tak dalej, też będzie 8x16, ale dół, tam gdzie się dzieje więcej, z tego miejsca mamy więcej, będzie normalnie 8x8. Moi drodzy, pandemia, wiecie jak jest, bary pozamykane, częstokroć parki, czy nawet lasy są pozamykane, spotykać się nie ma gdzie, nie ma jak, nawet gdybyśmy chcieli gdzieś się spotkać faktycznie, no to wiecie, 5 osób, a powyżej już. No i tak to bywa, moi drodzy. W związku z tym, wiecie, każdy pragnie jakiegoś wyjścia z domu, każdy pragnie jakiejś rozrywki. No i tutaj mamy właśnie coś takiego. Nie bez powodu rzecz się dzieje na poddaszu. Nie bez powodu. Wiecie, po pierwsze, gdyby policja zapukała do drzwi, otwieramy dół puściutko, fajnie, pięknie, udało się, super. Ukrywamy się tutaj na poddaszu, w cichej atmosferze, dlatego nie ma tu żadnego radia ani nic. No i przyjrzyjmy się po kolei, co tutaj się w tym mocku dzieje. Pozwolę sobie na początku szybko go okrążyć, bo tutaj tak naprawdę nie dzieje się absolutnie nic wokół. Od dom, jakich wiele, jakie widzicie za oknem, ale nie chcę was pozostawić z tą niewiedzą, żebyście dzisiaj poszli sobie spać i zastanawiali się, kurczę, jak ten domek wygląda z zewnątrz, to poddasze. No to proszę, już wiecie. Teraz zajrzyjmy natomiast do znacznie ciekawszego środeczka. No tak jak wspominałem, czasy są takie, że wybrzydzać za bardzo nie możemy. Jeżeli ktoś nas gdziekolwiek zaprasza, bierzemy ich i chytamy niczym te kroksy w Lidlu i szybko lecimy i lecimy, zanim coś się stanie i to nie dojdzie do skutku, moi drodzy. Mamy tutaj poddasze silnej, niezależnej kobiety. Jeżeli zapytacie mnie, co to jest tu, to jest miejsce na schody, które oczywiście tutaj do góry będą wychodziły. Są one zabezpieczone barierką, by nikt tutaj nie spadał. No i tutaj nasi milusińscy, no tak jak mówię, wybrzydzać nie możemy. Zapraszała silna, niezależna kobieta wszystkich znajomych. No i pech chciał, że pierwszą dwójką, która tu przybyła, jest właśnie nasz szkieletowy czarownik plus jakaś kobietka, która no zdecydowanie kolorystycznie się mocno różni. Czarownik jest no czarny całkowicie, spoza tymi zielonymi tutaj sznurami zwisającymi. Kapitalna figurka. Już od jutra, od 20 kwietnia, tę figurkę dostaniecie z magazynem Lego Ninjago i 15 zł bez grosza jest to cena, za którą absolutnie warto tę figurkę nabyć. No chyba, że już ją posiadacie, to trochę gorzej. Jeżeli nie posiadacie, to nie wyobrażam sobie, by jej nie nabyć. Ja zastanawiałem się, jak on wygląda pod spodem i wyglądało to tak, jeżeli też jeszcze tego nie wiecie. Ma on również jeszcze tutaj brońkę, ale faktycznie ona mi tu nie pasowała, no bo gdzie tu z ogniem na poddasze spaliłby tutaj coś zdecydowanie niepotrzebnie. Nasi milusińscy będą tutaj, jak widzimy, grali w planszówki. Planszówki już są na ziemi rozłożone, mniejsze, większe i nawet takie bardzo duże, która nasza tutaj pani ma w ręku. Zdecydowanie ta para no jest polaryzacyjna w stosunku do siebie, ale to jeszcze nie koniec. Pewnie jeszcze ktoś na tę domóweczkę zaraz się pojawi, ale to już pewnie w kolejnych mockach. Jeżeli przyjrzymy się tutaj teraz, no to co my tutaj mamy? No mamy przede wszystkim łóżko naszej silnej, niezależnej kobiety. No jakżeby inaczej, ona uwielbia kolory różowe, więc nie mogło być tutaj inaczej i w kolorach różowych to łóżko jest zrobione. Również dywanik, tak, to jest dywanik, bo możecie pomyśleć, że to jest podstawka pod tego, żeby on mi tutaj pięknie na skos stał i wiecie co? Macie rację, no ale przecież możemy podpiąć to również pod historię, że jest to dywanik, żeby nasza silna, niezależna kobieta tą gołą stopą, jakże piękną, z pełnym pedikirem stawała na taki oto dywanik, a nie na chłodny drewno. Obok łóżka, jak widzimy, ma ona szafeczkę mikro z lampką. Obok, no właśnie, mamy dwie szafeczki, znaczy dwie szufladki. Pod spodem zrobiłem kaloryfer, taki malutki, bo ona generalnie żyje raczej w cieplejszych miejscach, ale wiecie, ciepły kaloryfer, jednak w chłodniejsze dni to jest coś, czego każdy może potrzebować, tym bardziej, jeżeli obok jest legowisko dla pieska. No i tu szybka i mała errata, moi drodzy. Ponoć właściciele psów dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy śpią z psami
i tych, którzy się do tego nie przyznają. I ja mówię otwarcie, jestem tą pierwszą, absolutnie. Moje pieski śpią ze mną, więc to jest taka trochę, wiecie, bardziej dla gości, żeby nie było, że ktoś się zbulwersuje, że nie usiądzie na łóżku, bo sierść czy coś. Ale piesek tej kobiety jak najbardziej się sypia z nią w łóżku. Jak to na parapecie bywa, jakieś bibeloty tutaj mamy oraz kwiatuszek rośnie od klasyczny polski parapet. Dodatkowo u góry widzimy, są jakieś obrazki keep out. Czy to przypadkiem wisi nad łóżkiem? No chyba nie. Jasny komunikat dla wszystkich mężczyzn tutaj jest zawieszony na obrazku. Z drugiej strony jest jakiś klucz. Czy to klucz do jej spiżarni? Zapewne. Nie wiem, moi drodzy. To oczywiście też obraz. Jak najbardziej. Natomiast też jakąś symbolikę zapewne on ze sobą zawiera. Dwie takie lampy, no bo tu faktycznie ciężko było na suficie coś innego zrobić, więc takie oto lampiony u góry. No i na takim poddaszu właśnie będą odbywać się wszystkie nielegalne zgromadzenia. Tak, to jest jej sypialnia. Będzie jeszcze druga część, także spokojnie, to nie jest całość. Cały dom cały czas, moi drodzy, rozbudowywujemy. Pamiętajcie o tym. Zostańcie więc na dłużej, zostawiając tą subskrypcję, by też przyszłych mocków nie przegapiać. Jeżeli figurka czarownika was zainteresowała, tak jak mówię, już jutro zapraszam was do kiosków. Będzie ona tam dostępna za 15 zł bez grosza. Jak najbardziej warto. Jeżeli mój mocek wam się spodobał, zostawcie tu subskrypcję, by nie przegapiać dalszych jego części, jak i wielu innych mocków, które oczywiście będą się tutaj pojawiały w najbliższej przyszłości, ponieważ taki jest teraz content tego kanału. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmikach na moim kanale. No i pamiętajcie, jeżeli macie się spotykać, to na poddaszu po cichu, bez głośnej muzyczki. Pa!